Cześć, mówi dla Was Piotrochni, Witam Was w cotygodniowej serii dotyczącej świata finansów. Dziś pozostajemy w temacie ostatniego odcinka, a więc zakup nieruchomości na rynku pierwotnym. Ostatnio rozmawialiśmy o rachunku powierniczym i o ustawie deweloperskiej. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, zapraszam Was do, na do naszej playlisty i tam możecie go obejrzeć. Dziś pociągniemy ten temat i zobaczymy sobie, jak wygląda zakup nieruchomości na rynku pierwotnym krok po kroku. Dowiecie się też, jak wygląda korzystanie z kredytu przy zakupie na rynku pierwotnym. Poznacie takie pojęcia jak karencja czy zadatek i zaliczka. dowiecie się co jest bardziej dla Was korzystne w danej sytuacji. W opisie filmu możecie znaleźć link do pobrania bezpłatnej dla was infografiki. Tam jest to czytelnie pokazane krok po kroku oraz później opisane bardzo skrupulatnie jak poszczególne etapy wyglądają startujemy, jeżeli chcemy kupić nasze wymarzone M i korzystamy z kredytu, no to startujemy od policzenia zdolności kredytowej. Jest to istotny punkt, dlatego że w ogóle określamy nasz target. Nie zajmujemy się nieruchomościami, które są gdzieś poza naszym zasięgiem. No i przede wszystkim możemy właśnie dowiedzieć się, czy możemy w ogóle kupić taką nieruchomość dziś. To jest szczególnie istotna kwestia, dlatego że ta zdolność kredytowa bardzo się zmieniła w ostatnich Miesiącach, latach. Na, wy, na Waszą zdolność kredytową wpływają w skrócie Wasze przychody i Wasze stałe wydatki. No i też ta zdolność kredytowa bardzo różni się pomiędzy poszczególnymi bankami. Kiedy tą zdolność kredytową mamy już policzoną, przechodzimy do wyboru nieruchomości. I tutaj będzie to wybór. Często pomiędzy nieruchomością już gdzieś przy końcu budowy, oddanej, oddaną do użytkowania, a nieruchomością, która dopiero zaczyna się budować, czy jeszcze jest spory czas do zakończenia tej budowy. Jeżeli kupujemy nieruchomość, która jest w trakcie budowy, to przede wszystkim deweloper musi mieć rachunek powierniczy. O tym właśnie mówiliśmy w poprzednim odcinku. Też jest to ogromna różnica, jeżeli chodzi o koszt kredytu, dlatego że kiedy kupujecie nieruchomość w trakcie budowy, to na ten rachunek powierniczy dewelopera przelewane są transze właśnie zgodne z, z etapem zaawansowania budowy. Tutaj ponosicie już koszt kredytu, mimo że jeszcze nie mieszkacie w tej nieruchomości, czyli ponosicie koszt i kredytu, jeżeli wynajmujecie nieruchomość w tym momencie, no to jeszcze też wynajmu, co istotne, w trakcie budowy spłacacie same odsetki od kredytu. Drugą alter, alternatywą do tego jest nieruchomość już oddana do użytkowania, tam jest troszeczkę to Prościej i szybciej, dlatego że i kredyt jest łatwiejszy do uzyskania. Deweloper nawet nie musi posiadać takiego rachunku powierniczego w praktyce, bo można od razu podpisać umowę przedstępną. No i tutaj, jeżeli już tą nieruchomość wybierzemy. Przystępujemy do wyboru banków, do których złożymy wnioski kredytowe. Proces kredytowy, zazwyczaj korzystamy z trzech banków w tym procesie kredytowym. O tym też nagraliśmy odcinek, jak szczegółowo wygląda taki proces kredytowy, idealny, który gwarantuje nam zarówno najlepszą cenę kredytu, jak i najszybszy czas uzyskania, bezpieczeństwo terminów. Tutaj zazwyczaj wybieramy trzy banki, żeby mieć alternatywę w razie niepowodzenia w jakimś banku i też. Taką mocną kartę przetargową co do negocjacji ceny. Kiedy mamy już wybrane banki, możemy podpisać sobie umowę rezerwacyjną. Dlaczego rezerwacyjną? Dlatego, że jeszcze nie mamy oceny finansowej przez bank. Tutaj jeszcze jeszcze nie została wykonana pozytywna weryfikacja kredytowa. No i idealnym rozwiązaniem byłoby, jeżeli moglibyśmy z deweloperem podpisać umowę rezerwacyjną. Pozwoli to złożyć nam wnioski kredytowe do banków i uzyskać decyzję finansową, czyli mieć taką pewność, że po naszej stronie jest już wszystko ok, i pozostanie już tylko spełnienie warunków po stronie dewelopera, po stronie nieruchomości. Daje to nam dużo większe bezpieczeństwo całego procesu. Jeżeli już taką decyzję kredytową, finansową uzyskamy, możemy przejść do podpisania umowy deweloperskiej. Ona jest już zazwyczaj poważniejszą umową. Ponieważ deweloper zobowiązuje się do wybudowania nieruchomości, konkretnie tej naszej, którą wybraliśmy, a my już do zapłaty ceny. Wymiksowanie się z takiej umowy już nie jest takie proste, zazwyczaj wiąże się z jakimiś kosztami, dlatego warto mieć te etapy, o których powiedziałem wcześniej, już zweryfikowane pozytywnie. Później odbywają się dalsze czynności kredytowe, czyli wycena nieruchomości, analiza techniczna. Tutaj jest to albo po stronie banku, albo możemy wziąć zewnętrznego rzeczoznawcę i dostajemy ostateczną decyzję kredytową. Jeżeli z nieruchomością jest wszystko w porządku, przeszliśmy pozytywnie tą weryfikację ceny, to w tym momencie dostajemy ostateczną decyzję kredytową oraz draft umowy do zapoznania się. Zawsze otrzymujemy go kilka dni przed podpisaniem tej umowy i warto go przeczytać, zapoznać się i dopiero wtedy umówić się na wizytę w banku, żeby uniknąć tam stresu, no i tutaj dokumentu który gdzieś pierwszy raz na oczy widzimy, dlatego zawsze taki draft umowy powinien być dla nas dostępny wcześniej, kilka dni przed podpisaniem umowy. Dokładnie powinniśmy się z nim zapoznać, zadać pytania, być może nawet zweryfikować jakoś prawnie tą umowę i przejść do etapu podpisania umowy kredytowej w banku. Kiedy mamy już podpisaną umowę kredytową, czekamy na zawiadomienie od dewelopera o konieczności uiszczenia transzy zapłaty z umowy deweloperskiej. Tutaj to jest główna różnica pomiędzy zakupem nieruchomości oddanej do użytkowania czy na rynku wtórnym. Płacimy całą kwotę w transzach, czyli w takich częściach, które są przelewane zgodnie z harmonogramem, który otrzymaliśmy przy umowie deweloperskiej. Różni się to tym, że jeżeli korzystamy z kredytu, to zaczynamy już ten kredyt wypłacać i ponosić koszty tego kredytu. Tutaj są dwie informacje, dobra i zła. Dobra jest taka, że ponosimy koszty tylko tej wypłaconej części, czyli jeżeli na przykład braliśmy 400 tysięcy kredytu, a deweloper poprosił o 50 tysięcy transzy, no to poniesiemy odsetki tylko od tych 50 tysięcy, aż do momentu wypłaty kolejnej transzy, i wtedy powiększone są te odsetki o kolejną transzę. Załóżmy, wypłacane jest kolejne 50 tysięcy, płacimy odsetki od 100 tysięcy. Zła informacja jest taka, że płacimy tylko odsetki, czyli nasz Kapitał, jak wzięliśmy 400 tysięcy kredytu, on ani drgnie do momentu, kiedy nieruchomość nie zostanie oddana do użytkowania, i kiedy zgłosimy to właśnie do naszego banku, że budowa jest już, jest już zakończona. Cały ten okres, kiedy spłacamy tylko odsetki od kredytu, nazywa się okresem karencji w spłacie kapitału. Tutaj jak już nieruchomość jest oddana do użytkowania, możemy zgłosić to do banku, przestajemy płacić same odsetki, przechodzimy w spłatę kapitałowo-odsetkową. Teraz czekamy jeszcze na akt przeniesienia własności. Tutaj do tej pory nie jesteśmy jeszcze oficjalnym właścicielem nieruchomości i dopiero kiedy umówimy się z deweloperem na drugi akt notarialny pierwszym było podpisanie umowy deweloperskiej, drugim jest właśnie przeniesienie własności, stajemy się oficjalnym właścicielem nieruchomości jeszcze mamy dodatkowe obowiązki w stosunku do banku, czyli musimy zawrzeć ubezpieczenie nieruchomości, musi nasz wpis o tym, że jesteśmy właścicielem tej nieruchomości, a bank jest wierzycielem hipotecznym, pojawić się w księdze wieczystej. Z tym wiąże się też ubezpieczenie pomostowe, które teraz ma dużo łagodniejszy przebieg dlatego, że wiele banków z niego zrezygnowało. Natomiast niektóre banki jeszcze je mają, ale zwracają te opłaty po wpisie banku do Księgi Wieczystej. Natomiast do tego momentu był to często też ogromny dodatkowy koszt, który musieliśmy zapłacić. Proces, który tutaj omówiliśmy, jest takim idealnym podejściem, które zabezpiecza nasze interesy. Natomiast nie zawsze deweloper zgodzi nam się na przykład zawrzeć umowę rezerwacyjną, tylko chciałby od razu podpisać na przykład umowę. Deweloperską. Jest to już dosyć poważny ruch. Często na początku decydujemy o tym, czy da właśnie damy zadatek, czy zaliczkę. Też powiedzieliśmy, że wyjaśnimy różnicę między tymi dwoma pojęciami. A więc zadatek jest taką już bardzo poważną formą zabezpieczenia interesów obu stron. Dlatego, że jeżeli damy zadatek, a wycofamy się z transakcji, no to niestety ten zadatek stracimy. Jeżeli znowu mamy taki okres, jak mieliśmy rok temu, że nieruchomości z, uciekały bardzo szybko z rynku, no to zabezpieczało to też nasze interesy, że nie sprzeda strona właśnie sprzedająca komuś innemu tej nieruchomości. Ponieważ, jeżeli by to zrobiła, jeżeli strona sprzedająca wycofa się z takiej transakcji, musi nam zwrócić dwukrotność tego zadatku. Zaliczka natomiast jest nieco łagodniejszą formą zabezpieczenia tutaj naszych interesów, a to dlatego, że jeżeli nie zostanie obwarowana dodatkowymi zapisami. No to ona po prostu będzie zwrotna, jeżeli my się wycofamy, ale też może przyjść ktoś inny, chcieć kupić naszą nieruchomość. No i wtedy wystarczy, że sprzedający zwróci nam zaliczkę i nie ma wobec nas żadnych zobowiązań. Co też istotne, zarówno zaliczka, jak i zadatek, kiedy umowa zostaje wykonana, zostaje zaliczona na poczet całości ceny. Czyli jeżeli damy 50 tysięcy takiej, zaliczki, no to to będzie nasz wkład własny w kredyt, to będzie nasz wkład własny już tutaj w tą nieruchomość. I kiedy proces zakupu przebiegł pomyślnie, mamy już go za sobą, też należy pamiętać o tym, żeby co jakiś czas serwisować nasze umowy. Tak jak serwisujemy nasze mieszkanie, co jakiś czas je odświeżamy, odnawiamy, tak tutaj trzeba przyglądać się umowie kredytowej, która zawarta jest często na kilkadziesiąt lat, o tym, jak wybrać kredyt, nagraliśmy już odcinek. O tym, jak refinansować kredyt, czyli zamienić kredyt na tańszy, jeżeli pojawią się takie okoliczności. Też mamy odcinek na kanale, więc zapraszam Was do obejrzenia. Co jakiś czas właśnie warto zobaczyć, czy umowy około kredytowe, ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie życia. Inne produkty, które wzięliśmy razem z kredytem, są cały czas aktualne, ponieważ zakładamy, że przy dobrym procesie kredytowym na czas, kiedy był ten kredyt brany, to były najlepsze możliwe warunki. Natomiast sytuacja na rynku się zmienia, banki dają nowe oferty i być może te nasze oferty będą, nasz, nasz kredyt, nasza umowa będzie do poprawy za jakiś czas. Zachęcam do obejrzenia materiałów właśnie o refinansowaniu kredytu. Dziś to już wszystko. Zachęcam Was do pozostawienia łapki w górę, subskrybowania naszego kanału. Będą pojawiały się kolejne odcinki o zakupach na innych rynkach, jak na rynku wtórnym czy budowie domu. Wiele ciekawych tematów odnośnie kredytów, odnośnie innych produktów finansowych. Jeżeli macie jakieś pytania, jak zwykle, piszcie do mnie, dzwońcie, zostawiajcie komentarze pod tym filmem. Dziś to już wszystko. Mówił dla Was Piotr Ochnio. Do zobaczenia za tydzień.